Cześć! Do 1 kwietnia jeszcze kawałek. Chyba, że oglądacie to właśnie w Prima Aprilis. Nie no, przecież to bez sensu, jak ktoś to ogląda 2 kwietnia? To nie żart. Złożyliśmy komputer, którego cena delikatnie przekracza 500 zł. Komputer, na którym pogracie zarówno w stare gry, jak i w nowe, i to do tego z dyskiem SSD. Gdzie jest haczyk? Nie ma. No jest, mały haczyk. Wszystkie części w naszym konfigu są używane. Nie zmienia to jednak faktu, że cena końcowa w zestawieniu z możliwościami jest bardzo dobra. Przekonajcie się sami, jakiego składaka udało nam się złożyć w tak skromnym budżecie. Oczywiście podczas poszukiwań części pomijaliśmy wszystkie ogłoszenia z opisem w stylu stan nieznany. No bo wszyscy wiemy, co to tak naprawdę oznacza. Nie bawimy się też w licytowanie. Wybieraliśmy jedynie oferty z konkretną kwotą. Zaczynamy! Aby nabyć możliwie najlepszy procesor, będąc tak mocno ograniczonym finansowo, zmieniliśmy nieco podejście. Nie będziemy szukać wszystkich podzespołów oddzielnie. Zamiast tego będziemy się rozglądać za czymś, co w dalszej części będziemy określać mianem baza. Naszą bazą będzie gotowy komputer. Najpewniej pochodzący z wymiany sprzętu w większej firmie i z całą pewnością niekompletny. Polskie platformy handlowe pękają w szwach od takich jednostek. My, będąc mocno ograniczeni budżetowo, szybko przekonaliśmy się, że najlepszymi procesorami, jakie mogą znaleźć się w naszej maszynce, będą albo AMD Athlon X2-265, albo Intel Core 2 Duo E8400. Na nic więcej nie możemy sobie pozwolić. Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy ofertę w postaci Fujitsu Esprimo P705. Cena 89 zł jest bardzo dobra. Istotną kwestią jest to, że udało nam się nabyć bazę w obudowie typu Tower, co wcale nie było łatwe, bo zdecydowana większość ofert, na jakie można się natknąć, to obudowy typu Desktop. Jest to niepożądany zakup w naszym przypadku, pojawią się bowiem problemy z dobraniem odpowiedniej karty graficznej o niskim profilu, a i zasilacz zwykle nie rozpieszcza w takich obudowach. Procesor w naszej bazie to dwurdzeniowy AMD Athlon X2-265 taktowany zegarem 3,3 GHz. Wariant intelowy dostępny był jedynie w leżących obudowach. Jednak przy odrobinie szczęścia można nabyć oddzielnie procesor Core 2 Duo E8400 z chłodzeniem, płytę główną oraz obudowę z zasilaczem w podobnej cenie jak nasza baza. Wróćmy do naszego zakupu. Obudowa w nabytym zestawie jest solidna. Do dyspozycji mamy dwie zatoki na napędy. Dwie zatoki na dyski 3,5 cala, jedną na dysk 2,5 cala. A na uparciucha, w miejsce instalacji stacji dyskietek, też wepchniemy dwa duże dyski. Na froncie mamy wyprowadzone aż 4 porty USB oraz sekcję audio. Żeby nie było za słodko, jest jeden minus. Zasilacz nie jest standardowych rozmiarów i w zasadzie to wcale nie jest standardowy. Z płytą łączy się przez 16-pinowe złącze, a dyski zasilane są bezpośrednio z płyty głównej. Wymiana zasilacza nie będzie zatem prostym zabiegiem. Znaleźliśmy kilka ofert używanych zasilaczy tego typu, ale niestety nie udało nam się znaleźć konwertera, pozwalającego podpiąć zwykły zasilacz. A wiemy, że istnieje taki konwerter do maszyn produkowanych choćby przez firmę Dell, gdzie w podobny sposób zorganizowano kwestię zasilania. Nie poświęcaliśmy na to zagadnienie wiele czasu, bo zasilacz w zestawie był sprawny i wystarczającej mocy do naszych celów. 250 W o sprawności 86%. Jest to jednak coś, co trzeba mieć na uwadze. Dodam jeszcze, że fizycznie większy zasilacz zmieści się do obudowy, co jest istotną informacją, jeśli zapragniemy kiedyś wymienić płytę główną. Miejsca nie ma wiele, ale jak to mówi stare przysłowie, jak się popieści, to się zmieści. Ok, oprócz procesora i coolera mamy już załatwioną kwestię płyty głównej, obudowy i zasilacza. Idziemy dalej. W znalezionej w internecie instrukcji do naszego komputera bazowego odczytaliśmy wiele przydatnych informacji, m.in. wersję slotu PCI Express czy rodzaj obsługiwanej pamięci. Mając te informacje, szukamy dalej. Już teraz zaznaczę, że na poskładany komputer wgramy Windowsa 10. Co ciekawe, na obudowie znajduje się naklejka licencyjna Windows 7, a wielu sprzedawców fakt obecności takiej naklejki podaje jako atut swojej oferty. Czy to jednak oznacza, że mamy licencję na Windows 7? Sprawdźmy u źródła. W materiale, który wyświetla się w rogu, możecie posłuchać, co na ten temat uważa Microsoft. Kolejnym zakupem będzie RAM. Udało nam się nabyć aż 8 GB w 4 kościach. Dokładnie są to kostki DDR3 1333 MHz firmy Goodram. Tak, wiemy, że lepiej byłoby wsadzić do środka 2x4 GB zamiast 4x2.
Jednak pamiętajcie, że ogranicza nas budżet i tylko w takiej konfiguracji możliwy był zakup aż 8 GB pamięci. Za kostki zapłaciliśmy dokładnie 89 zł. Kolejna kwestia dyskową. Tak jak już wspominałem, w naszym kompie będzie dysk SSD. Skromny dysk SSD, bo zmieści się na nim zaledwie system. Jego pojemność to 32 GB, a producentem jest Transcend. Kosztował nas 73 zł. Jako magazyn danych wykorzystamy dysk o pojemności 160 GB. Kosztował nas ledwie 15 zł. To niewielka pojemność, ale niestety. Budżet, budżet i jeszcze raz budżet. Idziemy dalej. Teraz najistotniejszy element zestawu. Karta graficzna. Do wydania zostało nam około 250 zł, więc jest to kwota, której nie chcemy przekroczyć. Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy kartę do naszego zestawu. To Asus Radeon R7 250X w cenie 249 zł. Przez wiele tygodni obserwowania aukcji i ogłoszeń nie udało nam się znaleźć nic lepszego w cenie do 250 zł. Ale czy w ogóle jest sens szukania lepszej karty graficznej do składanego zestawu? Nie. Otóż już w naszym przypadku zaobserwujemy zjawisko tak zwanego bottlenecku, czyli wąskiego gardła. W prostych słowach, nasz procesor okaże się za słaby, aby wycisnąć cały potencjał karty graficznej. Więcej o tym zjawisku dowiecie się z materiału, który wyświetla się teraz w rogu. Zachęcam do obejrzenia i sprawdzenia, czy oby problem nie dotyczy Waszych maszynek. Wiemy zatem, że z procesorem X2-265 i Radeonem R7-250X doświadczymy tego nieprzyjemnego zjawiska i inwestowanie w lepszy układ graficzny nie ma w naszym przypadku sensu, bo i tak nie zauważylibyśmy różnicy. Jeszcze mała uwaga. Nie zapominajmy o raczej skromnym zasilaczu w naszym zestawie. Zakupiona karta graficzna ma TDP na poziomie 150 W max. To oznacza, że nasz zasilacz poradzi sobie z całością. Wybrana karta wymaga niestety oddzielnego zasilania, a dziwaczny zasilacz nie posiada wyprowadzonego 6-pinowego złącza PCI Express. Musimy skorzystać z konwertera. Koszt takiej przelotki to około 3 zł. Dlaczego w ogóle zainwestowaliśmy w kartę graficzną, która jest za mocna dla naszej maszynki? Wyjaśnię za chwilę. Ok, mając już skompletowane wszystkie niezbędne elementy, przystępujemy do czyszczenia i składania. Nie zapominajmy jednak, że nabyliśmy sprzęt używany, wypadałoby go odpowiednio przetestować. Zaczynamy od inspekcji kondensatorów na płycie głównej. Jeśli są wybrzuszone, czym prędzej zwróćcie taki elektrozłom do sprzedawcy. Przed instalacją systemu warto też sprawdzić, czy pamięć z drugiej ręki nie posiada błędów. Wystarczy darmowy memtest. Do naszej płyty głównej dostępny był nowszy BIOS, więc go wgraliśmy. Instalacja okienek przebiegła gładko, a system startuje bardzo szybko z wykorzystanego dysku SSD. Przechodzimy do testów. Procesor, jak można się było tego spodziewać, zamyka listę w teście Cinebench. Ale ogólnie w pracy z internetem zestawowi nie można niczego zarzucić, wszystko działa płynnie. Przejdźmy do osiągów graficznych. 3D Mark. W brutalnym dla naszego zestawu teście FireStrike uzyskaliśmy 2500 punktów. Tutaj ciekawostka. Wygląda na to, że nasz składak za 500 zł radzi sobie całkiem nieźle. Test Unigine Valley pokazał nam 1155 punktów i 27,6 FPS-a. W benchmarku Rise of the Tomb Raider mamy 25,61 klatek. W starym, ale cały czas świetnie wyglądającym Just Cause 2 uzyskaliśmy 54,38 FPS-a. A w Dirt Rally na średnik wycisnęliśmy 52,58 klatek na sekundę. Tutaj zróbmy małą pauzę. Mamy już mniej więcej rozeznanie odnośnie możliwości zestawu. A co jeśli podkręcimy układ graficzny? Przekonajmy się. Taktowanie pamięci na karcie ustawimy na 1300 MHz. Rdzenia natomiast nie da się podkręcić na więcej niż 1160 MHz. Gdyby nie to, że nasza baza posiada mocno ograniczony BIOS, to pokusilibyśmy się o delikatne podkręcenie procesora. Dodam, że BIOS z wyciętymi opcjami można zastąpić tak zwanym zhakowanym BIOS-em, ale to materiał na inną okazję. Sprawdźmy zatem, czy zyskaliśmy na wydajności. Odpalamy test FireStrike.
2805 punktów. To więcej niż przed podkręceniem, ale dolnej części ciała nie urywa. W teście Uniegin Valley również poprawa, 31 FPS i 1299 punktów. Lara na dopałce przy tych samych ustawieniach co bez dopałki uzyskała 31,35 klatek. W Just Cause 2 mamy 56,34 FPS, a w Dirt Rally średnia ilość klatek wyniosła 54,16. Jest kosmetycznie lepiej, ale co najważniejsze, komputer nie bucha płomieniami. Przejdźmy dalej. Dwie gry wykorzystujące API Mantle, obie ustawione na Full HD i średnie detale. W Dragon Age Inquisition spora rozpiętość, najczęściej od 24 do 44 klatek, ale zdarzały się dropy do nawet 4 klatek. Zbawienna okazuje się opcja skalowania rozdzielczości przy 50% od 40 do nawet 60 klatek. W Mirror's Edge Catalyst również bez skalowania się nie obejdzie, 50% i od 25 klatek. A jak te dwie gry spisują się pod DirectX 11? Oto taka ciekawostka, Dragon Age Inquisition bez skalowania od 30 klatek w górę, częściej bliżej 40. Mirror's Edge Catalyst również bez skalowania i od 26 klatek w górę. Wniosek? Pod DirectX obie gry wypadają na naszej maszynce zdecydowanie lepiej. Battlefield 4 odmówił współpracy z API Mantle, ale może to i lepiej. Pod DirectX 11 Full HD i przy średnich detalach uzyskaliśmy od 40 FPS-ów wzwyż. Nowy Doom, rozdzielczość 1920x1080, średnie detale i od 25 klatek w górę. Wynik byłby lepszy, gdyby udało nam się zmusić API Vulkan do działania. Niestety gra stawała na 99% podczas ładowania, co jak się przekonaliśmy, przeglądając fora, dotyka wielu graczy. Star Wars Battlefront. Tym razem ustawienia minimalne, Full HD i średnio 40 FPS-ów. W wydanym niedawno Shadow Tactics na minimalnych, ale w Full HD mamy od 25 klatek w górę. W dokładnie tak samo ustawionym Cities Skyline wynik podobny, od 25, częściej więcej, ale to w początkowej fazie gry. Przy rozbudowanym mieście gra staje się niegrywalna. Nie zapomnieliśmy o trzeciej odsłonie Wiedźmina. Przy średnich ustawieniach w rozdzielczości 1920x1080 da się grać. Liczba klatek od 25 w górę. Pamiętajcie, że zawsze możemy zejść z ustawieniami niżej lub zjechać z rozdzielczością, aby wycisnąć więcej klatek. W Dying Light The Following graliśmy w Full HD przy ustawieniach zrównoważonych. Przez większą część rozgrywki framerate utrzymywał się na poziomie od 25 do 30 klatek, ale odnotowaliśmy sporadyczne spadki do poniżej 20. GTA 5 przywitało nas komunikatem o zbyt słabym procesorze, ale gra się odpaliła. W 1080p przy minimalnych gra nie była grywalna, pomimo względnie akceptowalnego bilansu klatek. Problemem były glitche, znikające tekstury i chwilowe przestoje. Battlefield 1, rozdzielczość 1920x1080, ustawienia graficzne na średnie. W scenerii pustynnej, w zależności od tego, co się dzieje na ekranie, mamy od 20 klatek do nawet 40. Tutaj duże znaczenie ma mapa, na której się bawimy. Z samolotem pofruwamy przy minimum 40 klatkach, ale już na mapach, gdzie siadamy za ster czołgu, framerate spada nawet do 13 klatek, co czyni grę niegrywalną. Można się ratować detalami na minimum i zmianą rozdzielczości na niższą, lub opcją skalowania rozdzielczości. Ta ostatnia daje poprawę płynności, ale efektem ubocznym jest to, że gra wygląda jak tytuł z PlayStation 2. Ale to akurat może być dla niektórych plus. W Counter-Strike Global Offensive uzyskaliśmy od 40 do 55 klatek przy rozdzielczości 1920x1080 przy średnich detalach graficznych. A statyczny Legend of Grimrock 2 w takiej samej rozdzielczości, ale przy najwyższych detalach pokazał nam od 30 klatek w górę. Fallout 4 natomiast utrzymywał ilość klatek powyżej 25, nawet jak robiło się gorąco, ale jedynie przy najniższych ustawieniach. Cały czas popularny Rocket League pokazał nam minimum 60 klatek w rozdzielczości Full HD przy najwyższych opcjach graficznych. Świetnie wypadł The Witness przy średnich w Full HD od 70 klatek w górę. Rzutem na taśmę sprawdziliśmy jeszcze League of Legends. Solidne 70 FPS-ów w 1080p przy umiarkowanie wysokich ustawieniach. Jak widzicie, na naszym leciwym sprzęcie pogracie nawet w nowsze tytuły, jeśli jesteście w stanie zaakceptować mniejszą rozdzielczość i suwak z ustawieniami graficznymi bliżej lewej strony.
My testowaliśmy gry w rozdzielczości 1920x1080, czyli w takiej, która nie jest mocną stroną karty R7-250X. Do tego dochodzi potworne obciążenie procesora, który najczęściej oddawał 100% swojej mocy. W takiej postaci zestaw zadowoli jedynie niewymagających graczy i z całą pewnością nie można powiedzieć, że jest to maszynka gotowa na gry, mające ukazać się w 2017 roku. Płynnie, przy Full HD i z rozsądnymi detalami pogramy w starsze tytuły. Na przykład taki Tomb Raider z 2013 roku. Na średnich nie spadał poniżej 40 klatek. Gry 2D działają bez spowolnienia i bez mieszania w opcjach. Zombie Night Terror nie sprawiał żadnych problemów w Full HD. Podobnie karcianka Hearthstone, czy kontrowersyjny Party Hard. Musimy podkreślić, że w większości nowych gier zaobserwowaliśmy sporadyczne, ale solidne spadki wydajności. Na przykład w Rise of the Tomb Raider na mapie Geotermiczna Dolina przy minimalnych detalach w rozdzielczości Full HD gra działała z prędkością od 12 klatek, rzadko przekraczając 20. Podczas zabawy nasz zestaw pobierał około 150 W, co jest niezłym wynikiem. Podczas przeglądania stron www licznik nie pokazywał więcej jak 100 W, częściej znacznie mniej. Warto też odnotować, że komputer działa stosunkowo cicho. Czy to wszystko, na co stać nasz zestaw? Niekoniecznie, bowiem wykorzystana płyta główna pozwala na osadzenie lepszego procesora. I to o wiele lepszego. I tak do naszego blaszaka z powodzeniem zainstalujemy na przykład procesor FX4100. To już całkiem niezły upgrade, a ceny za używany egzemplarz takiego procesora zaczynają się od 130 zł. To jest właśnie powód wybrania przez nas do zestawu lepszej karty graficznej, aby w razie upgrade'u uzyskać jak najlepszy efekt końcowy. W tym miejscu odsyłam Was do kolejnego materiału, gdzie składamy alternatywną maszynkę za 500 zł z lepszym, wspomnianym procesorem, ale bez kilku innych podzespołów. Cały czas w budżecie około 500 zł. Zachęcam do sprawdzenia. Spoiler, taki Battlefield 1 uzyskał nawet 40 FPS-ów na mapie z czołgiem. Great success. Dodatki, jakimi możecie się zainteresować, to na przykład napęd optyczny. Taki ze złączem SATA znaleźliśmy już za 10 zł. W zależności od potrzeb możecie też nabyć kartę rozszerzeń z portami USB 3.0. Jej koszt to około 30 zł. Oczywiście warto się też rozejrzeć za większym dyskiem twardym. Taka ciekawostka. Rozmiar na dysku wszystkich gier, których testy widzieliście, przekroczył 660 GB. A jeśli zastanawiacie się, czy 32 GB SSD na system to wystarczająco, to zapewniam, że tak. Po zainstalowaniu wszystkich łatek do Windowsa 10 na dysku mamy cały czas przeszło 7 GB wolnego miejsca. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Głośnik w naszej obudowie nie jest jedynie zwykłym brzęczykiem i pełni Fujitsu P705 też inną rolę. Okazuje się, że można go wykorzystać jako zwykły komputerowy głośnik. Jakość dźwięku raczej kiepska, ale zawsze warto mieć taką opcję, niż jej nie mieć. Zachęcam też do sprawdzenia naszych innych propozycji do grania na rok 2017, a jeśli planujecie złożyć podobny zestaw, to koniecznie sprawdźcie materiał uzupełniający z lepszym CPU przy tej samej cenie. To już wszystko. Jeśli materiał Wam się podobał, nie żałujcie łapki w górę. Cześć!